Witajcie. Newsy spółki zapraszają Was na rekonesans po nowej bibliotece. Wiemy, że lada moment będzie wielkie otwarcie, ale no tak nas nosi, że nie mogliśmy się oprzeć. Chodźcie. Idziemy. Jej, zobaczcie, jak miejsca normalnie się można schowanego bawić. No to już. No to już. Szukam! A wy, moi drodzy, w międzyczasie zobaczcie, jak bawiliśmy się na otwartym zamku. Jakie słowo łączy z sobą pismo urzędowe, rodzaj formy literackiej i dośrodkowanie w piłce nożnej? No dobra, biblioteka 6.38, mamy zwycięzcę. A co pan sądzi o inicjatywie otwartego zamku? Nie mogę wyjść z podziwu, powiem szczerze. Naprawdę robi wrażenie. 4-dniowa oferta kulturalna, intensywna, to muszę przyznać, to jest oferta wielkomiejska, także jestem pełen uznania dla autorów. Ukazała się leśna polana, pełna słońca, kwiatów i trzepotu motyli. Na polanie pod lasem stał świeżo zbudowany szałas, a przed szałasem nerwowymi krokami przechadzał się wysoki, zgrabny chłopiec. Miał ładną, nieco zasępioną twarz, mądre, myślące oczy, jasne włosy opadające kędziorami na czoło, a z całej jego postaci była wyjątkowa stateczność i podwaga. Był to właśnie Mandżaro. Tu cię mam. A co robisz? Chciałam sobie spróbować. I jak? No super. No to fajnie. Idziemy na górę. Teraz ty do 10. Mam nadzieję, że wystarczy. Co ty robisz? No chciałem sobie wypróbować. I jak? Bardzo wygodny. No to super. Naprawdę szczerze polecam. A tak swoją drogą, to możecie nam trochę pomóc w tej przeprowadzce. Wystarczy, że wy pożyczycie książek więcej niż zwykle. Po prostu my ich nie będziemy musieli później przeprowadzać. Wypożycz w starej, oddaj w nowej. Bierzcie ile udźwigniecie. To nam się bardzo przyda. Bo zamykamy 21 września, pamiętajcie. Dzięki. Z tych oto schodów chcielibyśmy Was bardzo gorąco zaprosić na najbliższą, 4. już edycję Narodowego Czytania. Spotykamy się w najbliższą sobotę na dużym rynku o godzinie 10:00. Będziemy czytać Lalkę Bolesława Prusa. Przyjdźcie, kochani. Zapraszamy serdecznie. Czekamy na Was. Moi drodzy, czytajcie swoją ulubioną prasę u nas. Ta prasa ma
taką oto przewagę, że jest zupełnie za darmo. Spośród całej masy najróżniejszych tytułów, a jest ich blisko 40, w tym tygodniki regionalne, prasa profilowana, tygodniki społeczno-polityczne, poradniki, czasopisma podróżnicze i cała masa innych, ja osobiście wyróżniłbym dwa tytuły, które chciałbym Wam teraz polecić. To kwartalnik artystyczny, czasopismo wydawane tu u nas w regionie z pod tytułem Kujawy i Pomorze, jednak czasopismo, które zyskało uznanie w całym kraju. Wierzcie mi, że znajdziecie tutaj bardzo dużo dobrej literatury i sztuki. A druga rzecz to nowy tytuł u nas, Filozofuj, czasopismo popularyzujące filozofię. Sporo bardzo ciekawych tekstów z historii filozofii, z logiki, w tym też czysto filozoficznych rozważań. Dla wszystkich, którzy lubią sobie pomyśleć, myślę, że lektura jest nad wyraz polecana. A jeszcze może tylko nadmienię, że nie jest to czasopismo pisane jakimś językiem ciężkim, jakimś akademickim. Myślę, że spokojnie każdy z Was jakiś tekst dla siebie tutaj znajdzie. Na sam koniec czasopisma językowe. Myślę, że nie trzeba Was specjalnie zachęcać do nauki języków dzisiaj. To jest właściwie no coś, bez czego bardzo ciężko dzisiaj funkcjonować. U nas do dyspozycji jest wersja dotycząca języka angielskiego i poświęcona językowi niemieckiemu, ale od razu zaznaczę, jeśli mielibyście jakieś propozycje językowe, jakiś język bardziej by Was interesował niż inny i chcielibyście nam zaproponować ten właśnie tytuł, my jesteśmy gotowi go dla Was sprowadzić. Także pomyślcie i czytajcie zaproponowane przeze mnie tytuły, między innymi. Między innymi, bo ja polecam Wam na przykład, jeżeli się urządzacie, cztery kąty, weranda, mój piękny ogród, po prostu niezbędnik, naprawdę. A z czego ja najchętniej korzystam, to chip. Wszystko o najnowszych technologiach, na przykład straciłeś dane, zobacz jak odzyskać zniszczone pliki. Polecam. A tam w środku płytka jest, zdaje się, nie? A jest i dostępna u Ciebie. Właśnie. Także zapraszamy Was gorąco do czytelni. Czytajcie swoją ulubioną prasę u nas. I co? Jak Wam się podobało? Bo nam bardzo. Trzymajcie się, pa. Hej.